Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. Dlaczego ta fraszka Kochanowskiego nie traci na aktualności mimo upływu czasu? Od XVI wieku niewiele się zmieniło. Zdrowie, dobre zdrowie. Na czym nam zależy? Chcemy, żeby życie było długie i chcemy, żeby życie miało wysoką jakość. Te elementy przyczyniają się do odczuwania przez nas szczęścia. Ale to nie takie proste. Jeżeli porównamy, jak cywilizacja wpłynęła na człowieka i jak na przykład na telewizor. Telewizory są coraz cieńsze, a ludzie przeciwnie. Jak byłam dzieckiem, to niewielu było ludzi otyłych, a teraz to plaga XXI wieku. Dzięki zdobyczom cywilizacji żyjemy dłużej. To wielka zasługa rozwoju medycyny i warunków życia. Jednak dalej chorujemy. Warto skupić się na wskazówkach, jak podnosić jakość życia. Jakie warto podjąć działania, by być zdrowym? Jak wspomóc odporność fizyczną i psychiczną? Zapraszamy na cykl filmów poświęconych temu tematowi oraz zastosowanie wskazówek, które Wam się spodobają. Cykl składa się z czterech części. Będą dwa filmy o ziołach rosnących w lipcu i sierpniu. Mamy na łąkach wiele roślin jadalnych, prozdrowotnych. Filmy pokazują, jak sięgnąć po nie. W ramach automasażu zachęcamy do dbania o siebie w filmie Masaż twarzy. Jedynym narzędziem potrzebnym do przeprowadzenia tego masażu są ręce, a my możemy znacznie poprawić kondycję naszej skóry, mięśni i mieć super relaks. Kolejny film służy zrozumieniu, dlaczego uważne słuchanie może budować bardzo dobre relacje. Polecam film Cztery uszy Wontuna. Sami ocenicie, czy rzeczywiście mamy cztery filtry, przez które słyszymy, co ktoś do nas mówi. Jak to się zmienia i dlaczego nie rozumiemy siebie nawzajem. Będzie także film lub wykład online pod tytułem Cztery filary zdrowego życia i jak zadbać o odporność psychiczną. Zaprosimy ekspertów i dostaniemy wskazówki. To okazja do refleksji. Czy ja dbam o swoje zdrowie? Czy opiera się ono na czterech filarach, a może na jednym? Na ile mogę bardziej zadbać o siebie i bliskich? Czy to łatwe? Odpowiedzi siedzą wewnątrz każdego z nas. Wydobądź je. Bardzo zachęcam do oglądania, bo czas, w którym powinniśmy zadbać o lepsze zdrowie, jest właśnie teraz. Przekonajcie się, że jest to dostępne, przyjemne i przepełnione radością. Cykl składający się na projekt Szlachetne Zdrowie współfinansuje gmina Zebrzydowice. Wszystkie plenery kręciliśmy w malowniczych zakątkach wsi składających się na gminę Zebrzydowice. Zachęcamy do odwiedzenia. Są tu zamki, zabytki, imprezy kulturalne, obiekty rekreacyjne oraz cudowna przyroda, jeziora, lasy. Można wspaniale odpocząć, nacieszyć oczy i odetchnąć wiejskim powietrzem i w ten sposób zadbać o swoje zdrowie.